uważam, że inaczej, bo zdanie włodarza jednej federacji, stary, który opowiada na temat włodarza drugiej, nie jest do końca obiektywne, bo wiadomo, że stary jest tutaj ta zasada konkurencji i tak dalej. No, no. Ja ogólnie nie wypowiadam się na co dzień na temat Malika Montany czy Najmana, czegokolwiek, ale z Najmanem jest to, że mogę wam tylko podać ten przykład, który jest w chuj racjonalny, stary, i wydaje mi się, że każdy z was poprze moje słowa. Wyszedł sobie Prime MMA, nie? Jacek Murański ubrał sobie tą maskę, nie? I zrobili tam jakiś kurwa taki, nie wiem, performance kurwa, że jest w zakrętach Squid Game twarz, i tak Squid dalej, Game, no takie coś. to. I ja, stary, ja wiem, jak zadziałał Marcin Najman, nie? Najman sobie zobaczył tego Prime i mówił tak: o kurwa, jakie zajebiste, kurwa. Zrobimy sobie z tego, ze słowika, kurwa, właściciela i wpierdolimy go w maskę ze Squid Game. I stary, i tak to wyglądało, Tak kurwa. było, W chuj tak Morbeton, tak było, było, kurwa. Morbeton, W chuj kurwa. tak było, stary. I on nawet nie był świadomy, kumasz, on nie był świadomy tego, Jak bardzo że to wpłynie. Stanowski, chłopie, wyciągnie dwa shotguny i zacznie napierdalać, stary, w miasta, gdzie on, chłopie, chce wynająć arenę, kurwa. Psz, Wieluń, psz, Kielce, kurwa. Wszystko zaczął rozpierdalać Najmanowi. Najmanowi cały projekt jak domek z kart. Nie mój.